Siemaneczko, mamy sobotę, zmieniłem troszeczkę swoje plany, stojąc na tego, że stoję w Budapeszcie, stwierdziłem, że pojadę sobie do centrum. Wziąłem sobie plecak z ekwipunkiem i zmierzam teraz kupić właśnie sobie bilet. Tam stoi moja ciężaróweczka, a ja idę do tego wiaduktu, który wczoraj mnie przytrzymał tutaj na 3.7. Idę gdzieś, tu jest kasa biletowa, wpadam w tramwaj, 20 minut i jestem w centrum, więc żal by było nie skorzystać. A jeszcze cała niedziela przede mną i prawdopodobnie poniedziałek. Udało mi się kupić bilet, co prawda z pomocą, ale pani mi tutaj pomogła, która rozumiała angielski, więc nie jadę tramwajem, bo nie wiedziałem, gdzie kupić bilet na tramwaj. A tu jest automat, się okazało, że to jest automat na pociąg, żeby kupić bilet, więc zapłaciłem 237 forintów, tak jak tutaj widzicie, i jadę do samego centrum Budapesztu. Pociąg jest trochę opóźniony, z tego co widziałem. Zaraz powinien wjechać na naszą stację, że przejedziemy się w zasadzie pociągiem. Zobaczymy jak funkcjonuje kolej w Budapeszcie, może uda nam się wrócić tramwajem tutaj do ciężarówki z powrotem. Widzę, jedzie jakiś pociąg, ale ten pociąg nie jest nasz. Że pierwszy raz takiego vloga sobie robię. Zobaczymy, co z tego wyniknie, czy mi się to uda i jak wam się będzie to podobało. Tak stwierdziłem, że nie ma co siedzieć w tej ciężarówce, że można ruszyć zawsze dupsko. Nigdy nie byłem w Budapeszcie, a ponoć Budapeszt jest bardzo pięknym miastem. Tak więc skorzystam i pojadę, tam w oddali już nasz pociąg nadjeżdża. Przy okazji podróży pociągiem warto wspomnieć, że sieć kolejowa na Węgrzech składa się z 7183 km torów, z czego 2628 posiada sieć trakcyjną, a narodowym przewoźnikiem jest Magyar Államvasutak, czyli węgierskie koleje państwowe. Pomimo iż Węgry są stosunkowo niewielkim krajem, są położone w strategicznym miejscu w Europie, ponieważ krzyżują się tu dwa ważne szlaki tranzytowe, północno-południowy oraz wschodnio-zachodni. Tym samym mają dobre połączenie pasażerskie z krajami sąsiadującymi. My w tym czasie dojeżdżamy właśnie do Budapeszt Nyugati, czyli odpowiednik dworca zachodniego w Węgrzech. Jest to jedna z największych stacji kolejowych w Budapeszcie, zaraz obok dworca wschodniego i południowego. Dzisiejszy budynek dworca został zbudowany jako typowa stacja czołowa w latach 1874-1877 przez firmę Eiffel, inżyniera Gustawa Eiffla. Może podczas spaceru po Budapeszcie warto troszkę o nim wspomnieć, że jest to miasto, które leży nad Dunajem. Tak naprawdę formalnie zostało on utworzone w 1872 roku, połączonych ze sobą trzech miast, Budy i Obudy, które znajdowały się po prawej stronie Dunaju, oraz Pesztu, który znajdował się po lewej stronie. Budapeszt jest uznawany za metropolię globalną. Obecny kształt terytorialny przybrał w 1950 roku, tutaj mi pomaga trochę internet. Przyłączono do niego 23 miejscowości. Aktualnie Budapeszt posiada 23 dzielnice, a prawa miejskie zdobył w 1244 roku. Jego powierzchnia jest dosyć nieduża, bo ma 525 metrów. Leży na wysokości 2 metry nad poziomem morza. Tak wracając w sumie do tego spaceru, to moim celem był budynek parlamentu w Budapeszcie, który najbardziej chciałem zobaczyć, patrząc po przewodnikach, które sobie przejrzałem, nim postanowiłem pojechać do Budapesztu. Ale w międzyczasie jeszcze zobaczę budynek Ministerstwa Finansów. Jestem właśnie przy Ministerstwie Finansów w Budapeszcie. Cały czas próbuję się udać do tego parlamentu, żeby parlament zobaczyć. Ale na razie tak sobie spaceruję, jeszcze zjadłem sobie w międzyczasie. I cały czas
idę powoli już w kierunku tego parlamentu. Jeszcze będę chciał przejść na drugą stronę, przejść brzegiem Dunaju po drugiej stronie, tam jest park jeszcze. Także podejrzewam, że troszeczkę mi się jeszcze tutaj zejdzie czasu. Chociaż może teraz się przedostanę jeszcze na drugą stronę Dunaju, żeby z tamtej strony zobaczyć parlament. I dopiero na koniec się przedostanę z powrotem na tutaj na tą stronę, wsiądę z powrotem w pociąg i pojadę sobie do ciężarówki. Idę teraz w kierunku mostu łańcuchowego w Budapeszcie, to jest ten, który tutaj widzicie. I tutaj pokazuje właśnie nawigacja. Także teraz będziemy przechodzić przez Dunaj. Zobaczymy. Teraz jak przejdę na drugą stronę i pójdę sobie w prawo, to tam zobaczę właśnie parlament. Jak przejdę na drugą stronę, to po tej stronie jest parlament. Będziemy mogli go sobie razem zobaczyć. Przez przechadzki mostem łańcuchowym warto wspomnieć, że ma on długość 380 metrów i został zbudowany w 1839 roku. Jego budowa trwała dokładnie 10 lat, a została zbudowana według projektu angielskiego inżyniera Williama Tierneya Clarka. Budowę podjął się szkocki inżynier Adam Clark, którego nazwiskiem nazwano plac pomiędzy mostem a tunelem pod Zamkiem Królewskim. Sam most został nazwany od nazwiska polityka węgierskiego Istvána Sehestyego, od którego pochodzi idea wybudowania właśnie tego obiektu przeprawy pomiędzy niegdyś dwoma innymi, trzema innymi miastami. Zobaczcie, wszyscy tutaj ze śniegu robili bowanki, cała taka ściana jest. Tam w oddali, tam jest parlament. Orszakhas, tak zwany tutaj po węgiersku. Tutaj mamy właśnie parlament. To o to mi chodziło, o to najbardziej chciałem z tego wszystkiego zobaczyć. Przejdę sobie tamtym mostem, mam nadzieję, że tam można przechodzić. Przejdę sobie tym mostem, zobaczę ten parlament i do domu. Do domu na kółkach. Piękne miejsce, muszę wam powiedzieć. Naprawdę warte zobaczenia. Początkowa krzew mi powiedział, że mogę sobie jechać do Budapesztu, to byłem sceptycznie nastawiony na to. Ale z drugiej strony mówię, kurde, siedzę cały dzień w ciężarówce. Cały czwartek, cały piątek. Sobota. Mówię, kurde, rzeczywiście, bez sensu, a dzisiaj sobota jest. Więc stwierdziłem, że sobie pojadę do tego Budapesztu. Niż siedzieć w tej ciężarówce, zawsze coś człowiek zobaczy. Do stacji mam jeszcze jakieś 3,5 km na pieszo. Dzisiaj już zrobiłem 10, chodząc po Budapeszcie. Także produktywnie, produktywnie dzień się zrobiłem. I będę mógł już sobie powoli wracać. Jeszcze podczas spaceru do pociągu chciałem tutaj dodać, że budynek parlamentu jest to jeden z symboli stolicy Węgier, zresztą jak i całego kraju, położony w dzielnicy Peszt. Jest jednym z największych gmachów na świecie. Powstał on po połączeniu trzech miast, Budy, Obudy i Pesztu. Leży w dzielnicy Peszt, do której można się dostać właśnie tutaj tym mostem łańcuchowym. Władze po prostu uznały, że warto zrobić taki jeden wielki gmach reprezentatywny po połączeniu się, po zjednoczeniu. No i jak najbardziej na plus. Podobało mi się w Budapeszcie. Szkoda, że nie było słonecznej pogody, szkoda, że to nie jest lato, ale niestety 7 grudnia po Mikołajkach, mamy godzinę na tą chwilę, 15:46, także produktywnie spędzony dzień na chodzeniu, na zwiedzaniu. Wracając teraz przez Dunaj drugą stroną, widzicie, idę stamtąd. Dokładnie, tym mostem tam przechodziłem, na górę do zamku, wracałem tędy i teraz rozświetlili właśnie ten parlament cały, no przepięknie jest, no nie...
Optyka tego niestety nie oddaje, bo troszeczkę jest za słabo, może profesjonalny aparat, lustrzanka jakaś dobra uchwyciłaby to, ale jest naprawdę, powiem wam szczerze, przecudnie. Wracamy powoli. Wracamy powoli już w wieczornej aurze do pociągu, do stacji. Mam jeszcze już wam tutaj 7 minut, 550 metrów dokładnie. Pan jedzie, bo chce jeszcze przejść i pociągiem pojedziemy znowu do ciężarówki. Jeszcze tylko będę musiał do Spara skoczyć, zrobić zakupy na jutro na śniadanie i chcę zrobić taki a la gulasz. Muszę kupić mąkę, paprykę, jeżeli będzie, pieczarki, jeżeli będą, taki sobie jutro właśnie obiad zrobię. Mam mięso, wczoraj kupiłem do takiego gulaszu węgierskiego, ale węgierski gulasz to raczej nie będzie, będzie Polish Edition. Jestem już praktycznie w miejscu docelowym, tylko się przedostanę na drugą stronę ulicy i wrócimy do punktu wyjścia, skąd zaczynałem swą podróż. Polewka, szybko się zmieniły światła. Ale tu mamy teraz zielone, chociaż tutaj jest peron, z którego wyjeżdżałem i do którego przyjeżdżałem. No kurwa, przeszedł pod tym wiaduktem, to ja bym tu przeszedł. Ale jest trudno. Objechałem dookoła, nic mi się nie stało. I mamy naszą stację MOL. Kurde, MOL. Stoi, zobaczcie, stoi nasza furka. Mam nadzieję, że nikt jej tam nic nie zrobił. Że nikomu ona tu nie wadziła. Grzecznie, spokojnie pod boczkiem stała. Stoi nasz Mercedesik, zamknięte. Drzwi zamknięte. Bierniki pozamykane. Więc w sumie nikomu nic się nie stało. Żadnych ofiar, nic. I mamy przygód ciąg dalszy. Jest poniedziałek, godzina 11:20. Celnikom się przypomniało, że mają mi zrobić rewizję celną. Także po 4 dniach czekania od czwartku do poniedziałku dowiedziałem się, że będzie rewizja celna i wjechałem na halę. Stałem tam, tak jak teraz ta chłodnia wjeżdża, a musiałem się cofnąć tutaj i mam w tej hali rewizję celną. Mówię tylko, że zagoszczę chyba tutaj nieco dłużej niż mi się wydawało, bo coś tam wyjmują z kontenera, ale coś się celniczce nie podoba i tam grzebią, kopią, cholera wie czego oni sami chcą. Także na razie czekam. Czech też widzicie stoi, dorzucili mu karton, powiedzieli 4-5 godzin czekania. Zobaczymy, co nam wyjdzie po tej rewizji. No słuchajcie moi mili, udało mi się teraz odjechać z rewizji od godziny 11 do godziny, która to jest 16, teraz 16:11. Odjechałem z rewizji celnej, no i czekam dalej. Czekam dalej, bo teraz są robione dokumenty, wyjęli coś tam. Z tego co dobrze kojarzę, to powyciągali to oryginalne ciuchy, czyli tam były Gucci, jakiś tam Tommy Hilfiger był, co tam jeszcze, Armani, coś tam jeszcze, czyli coś co teoretycznie miało być legalnie, a chyba nie było. I właśnie tutaj z tego powodu to powyciągali, bo tam leżały porozcinane kartony z tymi etykietami właśnie z firmy kurierskiej, do której ja jechałem. Może był cło niepopłacone i dlatego była rewizja, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale czekam teraz właśnie, nie wiem, może uda mi się dzisiaj wyjechać, może po 5, po 4 dniach, czekaj tak. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, 4,5 dnia by było, jakbym tutaj stał na tym urzędzie celnym. No i mamy 20:06, proszę, od nowa pauzunia rozpoczęta, standardowo tam naczepki stoją, Czech tak samo stoi, on w ogóle tydzień czasu stoi. Rewizja zakończyła się o godzinie 16, ale do tej pory nie oddali mi jeszcze dokumentów.
Tak więc udaje się spać i jutro ponownie o godzinie 8 wjeżdżam na plac. Pójdę się zapytać do biura, czy coś w końcu wiadomo z moimi dokumentami, bo chciałbym stąd wyjechać jednak. Nie jest źle, no ale kurczę, chciałbym już stąd wyjechać. Chciałbym pojechać, bo od początku miesiąca mam zrobione 1792 km. Widzicie? Też to nudne, ile można siedzieć w jednym miejscu. Fajnie było posiedzieć, ale teraz już by się przydało robić jakieś kilometry, nie? Także widzimy się, jak już w końcu dostanę te dokumenty i będę miał wyjeżdżać. No siemano, jak tam u was? Mamy czwartek, godzinę 14:04. A zobaczcie, ja nadal w tym samym krajobrazie siedzę sobie na urzędzie celnym, siódmy dzień. I czekam w dalszym ciągu na moje dokumenty. No po prostu jest tragedia, nie wiem, to coś z Chinami jest tam problem. Ale wiecie najlepsza jaka jest akcja? No akcja jest taka najlepsza, że kończyły mi się zapasy i po prostu powiedziałem, że jadę do sklepu. Podjechałem pod szlaban, wychodzi ochroniarz i łapami do mnie macha, nie? On siedzi tam w tej, jeżeli ktoś wjeżdża bądź wyjeżdża, to on tutaj przychodzi i tam otwiera szlabany tam. Po prostu brama na kłódkę, otwiera kłódkę, podnosi szlaban i wyjeżdżasz, nie? A on do mnie mówi, że jak już wyjadę, to już mnie z powrotem nie wpuści. Mówię, człowieku, stoję siódmy dzień tutaj, nie mam jedzenia, nie mam nic. Mówię, ja już bym też chciał stąd pojechać. Tam po angielsku, tak jak potrafiłem i on tam też po angielsku rozumiał. Wytłumaczyłem mu po prostu, nie? I on do mnie coś tam pulta i łapą machnął, żebym sobie pojechał, nie? I przyjechałem, to przed bramą czekałem 15 czy 20 minut, żeby mi otworzył bramę. Tamtą drugą, wjazdową. Żebym mógł normalnie się z powrotem wjechać, ale oczywiście też się nie było bez przepychanek, że mnie nie chciał wpuścić w ogóle, bo stwierdził, że jak już wyjechałem, to już nie mogę z powrotem wjechać, nie? No popierdolone, no moja wina, że ja tu stoję, przecież ja też już bym chciał jechać do domu, jechać to rozładować do tej Norymbergi i mieć to z bani, złożyć kontener i do domu tam na święta, czy jakiś fracht jeszcze jeden zrobić. Przez tydzień czasu to ja bym zrobił na spokojnie ze dwa frachty, oprócz tego kurna Budapesztu, no taką w plamę żeśmy dali teraz z tym zleceniem na... Kto wiedział, że Chińczycy przytrzymają, znaczy, że urząd celny przytrzyma, bo Chińczycy nie doślą faktur, czy nie doślą jakichś tam dokumentów, czy cokolwiek innego, nie? Najlepsze jest to, że po tej rewizji miało być, że godzina czasu, w poniedziałek o 16 skończyła się rewizja, godzina czasu, dokumenty będą. Jest czwartek, godzina 14:06 i do tej pory ta godzina właśnie trwa i dzień w dzień przepychanki tylko... Dlaczego, że przyjdź jutro i tyle. Aż wczoraj to mi celnik powiedział dosłownie, że on nie wie czemu ja tu stoję. Urząd celny, no nie wie czemu ja tu stoję. Już mi 3:45 wyszła, trzecia pauza tygodniowa, rozumiecie to? Weekendowa znaczy się. 45 godzin ponad. Jak rozpoczynałem tacho o 12, to miałem 51 czy 2 godziny zrobionej pauzy. I teraz pojechałem do sklepu, teraz właśnie wróciłem ze sklepu z zakupami i wegetuję dalej, więc nie wiem po prostu co będzie dalej, jak to będzie wyglądało. Czekam sam na rozwój dosłownie sytuacji, nie? No w ogóle taka akcja była, że dzisiaj celnik jak mnie zobaczył, to o, Polsza, zaczął się śmiać i hello, podał mi rękę i sobie poszedł. Mówię, no hello panie majster, hello panie customs. Co tu więcej mówić, nie? Korzystając z tego, że siódmy dzień czekam, postanowiłem, że może sobie zrobię obiadek. Gotuję pod naczepą, bo później będę musiał jeszcze kotleta obsmażyć, więc nie będę tam świnił w kabinie ani sobie, ani przyszłemu kierowcy. No bo wiadomo, to później zapachy są od wszystkiego, nie? Wszystko tutaj jest i wszystko tam się żyje, mieszka i to potem śmierdzi, wszystko wchodzi w tapicerkę, nie? Także wiatru jakoś tam za mocnego nie ma, więc gotuję sobie tu pod naczepą, bo czasami lubi pokropić deszcz, więc później jak będę smażył, żeby to mi nie jak zacznie kropić deszcz, to żebym nie musiał z tym uciekać. Kotleciki, warzywka, kartofelki. I tak dzień mija, godzina 15:07, więc za 50 minut kończą pracę, czy tam za półtorej godziny i dzisiaj na pewno już dokumentów tak samo mieć nie będę, także po prostu o 20:00 znowu wyjadę
z urzędu i będę znowu spał przed urzędem. Jutro już piątek, więc no nie wiem jakie fatum, znaczy nie fatum, tylko jakiego musiałbym mieć farta, żeby jutro się udało wyjechać stąd. Kurwenmachen, zobaczcie co dostałem. Dostałem dokumenty, sobota, godzina 18:30 i dostałem dokumenty celne. Wszystko się udało załatwić, czyli tak jak mówili, tak dostałem. Więc elegancka nocka przede mną, pruje byle dalej. Planuję dojść za Pragę, ale nie wiem czy mi się uda, bo, no bo cały dzień nie spałem. Ale na razie to jestem zajrany tym, że dostałem dokumenty. Kurde, przepustka jest tutaj pokazana 14:46, 5 grudnia, a jest 14 grudnia. Ojejku, 14 grudnia, 18:30, tak więc butuję, ile się wlezie dzisiaj. Pauza 2-4 gdzieś w Czechach i potem na rozładunek do Norymbergi, także zobaczymy co się uda. Lecę niestety przez Słowację i przez Czechy, będę miał 860 km, że jeszcze zatankuję, pojadę kupić myto i będę się zwijał, zaraz spinam się i ogień. I pomykamy, wyjeżdżamy z Budapesztu. O, jaki wariat w Volkswagenie Polo. Wow, brawurowa jazda samochodem Cinquecento. Mirosław, Jarosław, Zbigniew. Gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Wow, po to tyle wyprzedzał, żeby teraz kręcić w lewo. Ty, to chyba jakiś skrót ma tutaj. Jadę teraz jeszcze tą winietę odebrać. Kurde, zapomniałem jak się z naczepą jedzie, jak nie jeździłem 9 dni. Kurczę, ale powiem wam szczerze, że teraz to się serio cieszę. A tutaj co to? Rangersi stoją. Stłuczka była. Chyba. Dobra. Przecykujemy się tu. Kurczę, ale tutaj dziury są. Fajnie. Palę wroty i grzeję byle szybciej. Znaczy byle szybciej. Normalnie, no ile mi się uda ujechać, tyle uda mi się ujechać, co nie? Ale przede mną ogólnie 860 km mam do zrobienia. No i muszę podjechać na stację Shell, bo mogę kartą paliwową płacić. A jakby mi się nie udało dostać papierów, to tu miałem sobie stanąć na weekend tym razem. To też niedaleko, bo 2 km i tam widzę, że też by dało radę się przytulić samym koniem do poniedziałku. 857 na tą chwilę pokazuje mi nawigacja. Że planuję minąć Pragę, chociaż jak minę Pragę, to będzie fajnie. W sumie to i tak za wiele tutaj teraz nie pooglądamy razem, bo ciemno będzie. Wyjadę tutaj z tego, wskoczę na autostradę, to mam do granicy ze Słowacją jeszcze. Do granicy ze Słowacją mam, moi drodzy, 200. Do Czech mam 301, a do słowackiej strony 221. No i gnamy autostradą. Lecimy teraz już w kierunku Gioru. Gior, Rajka. W Rajce będziemy przechodzić na słowacką stronę, kierunek Bratysława. No mamy troszeczkę do granicy, więc wpadniemy. Akurat to już będzie puściutko. Od północy zakaz na Słowacji, więc mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś tam za dużego ruchu. 80 km mamy raptem przez Słowację, także powinno mi się do 24 udać opuścić Słowację. Jest godzina 19:43. My kierujemy się na M0, tak jak są znaki podane. Widzicie, dwoma pasami można jechać, nie można jechać trzecim pasem, lewym, skrajnym. Mamy tutaj, obieramy kierunek Gior, M1 w stronę Austrii, tylko tyle, że my potem odbijemy na Bratysławę. A na Austrię będzie prowadziła inaczej tam kawałeczek autostrada. Zjeżdżamy teraz na wagę właśnie. Na Węgrzech coś takiego jest, że często są takie akcje ustawione, znaczy często. Jeżeli jest waga odpalona, po prostu to masz powyżej 7,5 tony waga. Powyżej 7,5 tony nie można jechać, trzeba przejechać przez wagę na kontrol. A jeżeli coś na ośkach się nie zgadza, to wiadomo, wtedy na głębszą kontrol się jedzie. A tak to tylko się po prostu przejeżdża tak zgodnie ze znakami, żeby można było potem dalej na autostradę sobie pojechać. Także zjeżdżamy. Nie wiem, kurczę, czy źle nie spojrzałem, czy nie miałem wolnego pasu, żeby pojechać. Ale trudno, przejedziemy przez
przez wagę nic nam się nie stanie, bo tu widzę, za mną też DAW zjeżdża. A, pewnie tak, mogło tak być, bo ten poleciał. Ja po prostu źle spojrzałem, ale to przejedziemy sobie przez wagę, zobaczycie, jak wygląda waga tutaj. Bo to jak za dużo wskaże waga na tym, za dużo wskaże im tam waga, jak to siedzie na full załadowany, to wtedy właśnie tutaj ściągają, nie? Jak nam się zapali zielone, to będziemy mogli wjechać. A tu widzę, sporo samochodów objeżdża. No nic, trochę stracę czasu, ale trudno się mówi. Tam siedzi pani w okienku i kontroluje na początku waga osiowa, a później całościówka, 5 na godzinę wjeżdżamy. Dotrzymujemy się. Już wjedzie całość. Zważyło i możemy wyjeżdżać. Także widzicie, jak wygląda waga na Węgrzech. Jak się sprawdza ciężarówki, jak się tutaj ważą. Że wyjeżdżamy teraz normalnie na autostradę. Widzę, tu rajki nawet są wolne. To tam Romanian guy? Kurwa, tyle miejsca po chodniku. Znak jeszcze przestawił. No i wjechali im do Bratysławy. Nie wiem czemu, ale tam, nie pamiętam, czy tam jest tunel, czy nie, na tej autostradzie, ale jest zamknięta ta autostrada z Wężka i tutaj wszystko przez miasto do miasta schodzi. Zaraz będziemy tu kręcić w lewo i wyjeżdżać chyba z powrotem na autostradę. Chusteczkowo, bo nadkładam kilometrów i tracę czas. Godzina 17. Mam jeszcze jazdy przez ten czas 245 km mi się udało zrobić. No masakra, bo nie dość, że nadkładam przez to, że jest tam zakaz w Austrii, to jeszcze tutaj teraz muszę jechać przez miasto i mnie troszkę to spowalnia. No ale nic, takie czasy. Czekali 9 dni, mogą poczekać i dzień dłużej ewentualnie na puszkę. Nie, no oczywiście nie wpłynie mi to w żaden sposób na moją dostawę, bo i tak będę pewno w poniedziałek do południa, jak mi wyjdzie 2-4 w poniedziałek rano, to od razu startuję, więc do południa powinienem tam, mi się wydaje, być na spokojnie. Wjechałem teraz do Czech od strony Kutów, nie wiem, jak to się tam odmienia. No i czas przyszedł odpalić nowe urządzonko, dziewiczy rejs po Czechach z nowym urządzeniem. Zobaczymy, czy to będzie pikało, czy to nie będzie pikało. Niby automat, znaczy no niby automat po prostu, no ten pan, co mi powiedział, to pobierałem, to mi powiedział, że automat podpięty pod kartę paliwową. Także Słowaka możemy już sobie odpiąć. Cicho, wyłączył się, to teraz tylko ten czeski, nasłuchiwać go, czy on będzie działał. On będzie piszczał, na jakiej to zasadzie, jak to działa. Napięcie osi na pewno jest dobrze nastawione, bo już to obczajałem w necie. No i jedziemy. Jedziemy, 29 minut jeszcze mam do ewentualnej pauzy. A do granicy z Niemcami 426 km mi tu pokazuje nawigacja. Tak więc rujemy. Pół godzinki jeszcze jazdy. No to zaraz to jakiś parking sobie obczaimy. Nocka na razie idzie jakoś takoś. Największy ruch był w sumie na Węgrzech, bo to jak już Słowacja i Czechy, to tutaj teraz to już będzie spokojnie jak na wojnie. Zresztą to zawsze nocą spokojnie jest, dobrze się jeździ. Mamy godzinę 2:53. Przejeżdżam przez Pragę. Teraz lecę właśnie ringiem 0. Praski okruch, tak to się nazywa. No i co ja mam jeszcze tutaj? Godzinka 52 jazdy, więc tak ze 150 km jeszcze podciągnę i przed godziną tam 5 sobie stanę. No chyba, że mnie wcześniej przypili spanie, to nie będę tam świrował, bo i tak podgoniłem. 286 mam jeszcze ogólnie do celu, więc jakbym tak ze 150 zrobił, to byłoby spoko. W sumie 150 km. No nie, teraz to już raczej chyba nie zrobię.
kurde, 150 km to bym wpadł na granicę, ale na granicę to boję się jechać, bo może być problem pod względem takim, że miejsca może nie być, bo to wiecie, od północy w Czechach już jest zakaz, w Niemczech jest już zakaz. W Czechach jest on dopiero od godziny 13, więc no dlatego ja jadę jeszcze, ale tak jak w Niemczech jest zakaz, to na granicy może być problem, także minę Pilzno, to tak za Pilznem już zacznę się tam powoli rozglądać za jakimiś parkingami, parę ich tam będzie po drodze. I gdzieś tam kotwiczkę rzucę na 2-4, tylko najgorzej to mnie to paliwo boli, bo tak liczyłem, że z tego co pokazywał komputer zasięg, że tam niby wrócę na ten do Polski. Ja mam tak 284 do rozładunku, a na 376 mam pokazane paliwa, nie? 379, no ale to w zależności od spalania, tylko tyle, że tego spalania za bardzo tak zbić nie mogę, bo pokazuję 28,6. No ale przez to, że samochód dużo tam stał i był przepalany, więc ta norma poszła drastycznie mi w górę, nie? Tak to mam od dzisiejszego odpalenia, od rozruchu pokazuje mi 27,7, jak tak jadę cały czas, ale wiaterek mam w przód, więc też się ciężko troszeczkę jechało tam, a zresztą po Czechach tutaj też nie jest tak wcale płasko, nie? Strasznie się pogoda skiepściła, 4:40 prawie, 36 dokładnie. Ja zaraz będę zjeżdżał na parking i zaczęło mi tu padać, tak za Pilznem kawałeczek zaczęło pokropywać, a teraz tu dojeżdżam do Rozwadowa. No, mam 2000 metrów do parkingu, na który mam zamiar zjechać i 10 minut jazdy jeszcze, także wpadnę to na takiej końcówce czasu. Mam tylko nadzieję, że uda mi się tutaj miejscóweczkę znaleźć, bo później to już jest tylko granica 6 km dalej i na tym samym zjeździe też jest jakiś truck park, parking strzeżony, ale słyszałem, że ten parking to taki troszeczkę tragedia, także nie wiem, ja generalnie staram się stawać na bezpłatnych, 2 km mam do tegoż parkingu i tak też uczynię, pojadę na ten parking bezpłatny, paliwka coraz mniej, będę musiał się na jakiejś Shellce przytankować albo na Aralu. No i serwusik, obywatele. Poniedziałeczek. O kurwa. Poniedziałeczek, 5 rano. Szykuję się powoli do ruszenia. Jakoś ten weekend przestałem. Co prawda znalazłem miejsce na dupach, bo cały parking był zawalony. Znaczy to było takie najbardziej sensowne miejsce, bo mogłem stanąć też w innych tutaj, czy na drodze, gdzieś tak jak ciężarówki stawały na poboczu, czy na osobówkach, ale widziałem wczoraj, policja zrobiła najazd i właśnie wszyscy ci, co stali na osobówkach, co stali na tych pasach tam z boku, to wczoraj policja miała zarobek na nich. Natrzepali floty, że ojej. I w nocy jeszcze dzisiaj sobie tak słodko spałem, a o drugiej do mnie zapukał ktoś do drzwi. Jasna cholera, kto tam puka, czy to policja, czy coś. A to pan, który do autobusu. Bo stałem tak, że miałem naczepa stała przy przyczepie tego autobusu, tam co stoi, nie? I oni tutaj Czesi przywożą. To są samochód, znaczy autobus jest na rumuńskich blachach. Więc wydaje mi się, że po prostu pracownicy wracają na święta, a ci ich busami dowożą z jakiejś fabryki czy z czegoś. Tutaj stał ten autokar, kierowcy tam weekendowali i po prostu teraz ich zgarniają. I on zapytał się mnie, czy się przestawię, bo mają rzeczy do zapakowania w ten autobus. No to tak się szarpnąłem, tu wjechałem w rajkę te 5 sekund czy 10 przejechałem. I no i jest ok, widzę tutaj 24 godziny 19 minut wyszło, a my za godzinkę tak mniej więcej ruszamy do tej Norymbergi, zobaczyć jak tam wyjdzie, jeszcze się na spokojnie ogarnę. No i Norymberga, 73, teraz jeżdżamy na autostradę 73, kierunek Targi, chociaż my na Targi nie jedziemy. Mam jeszcze 10 km do miejsca, gdzie będę mieć rozładunek. Powiem wam szczerze, że fajnie to wyszło, znaczy fajnie wyszło, z tego co patrzyłem na mapie to fajnie wychodzi, bo samą tą autostradą dojadę do samego zjazdu do tej strefy przemysłowej, więc tam nie będę musiał się nigdzie ciskać przez miasto.
tylko tak dojadę i z tej autostrady od razu zjadę Norymberga. Obieramy tutaj, no ósemeczka to będzie taka landóweczka, można powiedzieć, no ale będzie na pewno dwupasmowa i będziemy mogli pojechać, chyba że zaraz tutaj coś się zmieni. Zjedź z autostrady. W końcu nam troszkę się tu rozwidnia, ciemno w końcu nie jest, bo ile to można. Tak, za 120 metrów trzymaj się prawej strony. Zjeżdżamy tutaj. Już dostajemy informację, że za 800 metrów mamy remonty. Jedziemy świeżo po remoncie zjazdem. Znaczy, no zjazdem, rampą, tak można powiedzieć. Mam tylko nadzieję, że mnie nie zaskoczy nic tutaj specjalnego pod tytułem Umleitung albo objazd objazdu, czy choroba wie co. Że podążamy, przypominam sobie czasy poprzedniej firmy, bo tutaj też wtedy jeździłem w... Jest taka... Nie wiem jak to się czyta prawidłowo. Feud? Foyt? Food? Nie mam pojęcia. No taka miejscowość, ja tam zdejmowałem coś właśnie. Kiedyś. W sumie to nie wiem, czy to ja popierdzieliłem drogę, czy tak znaki wychodziły, ale w sumie nie było żadnego Umleitungu, o którym wspominałem. No ale jadę sobie przez Norymbergę właśnie. Niedużo to tam wychodzi, będę 10 minut później, raptem kilometrowo chyba wychodzi nawet bardzo podobnie. Tylko właśnie nie wiem, czy tam był wjazd na autostradę cholewka, czy wjazd na autostradę nie było i co? Czy wjazd na autostradę nie było i tak był poprowadzony zjazd? Nie wiem, nie pamiętam teraz, nie mogę sobie przypomnieć. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ale tu sprawdzałem, to wyjdziemy na to samo, można powiedzieć. Że wyjedziemy w tym samym miejscu, tylko tyle, że kawałkiem tutaj przez miasto po prostu sobie przejadę. Dawać mi tę przemysłówkę. Panie i panowie, nie ma czasu, bo tu przesyłki jadą. Przesyłki jadą. Panie, kiedy pan tam będziesz, bo tam czekają. Rampa otwarta, 9 dni w rampie stoją. Dacie wiarę, ludzie. Ja oczywiście żarty żartami. Nic takiego nie dostałem, żadnej tej... pytania, czy coś, o której będę. Czym się tutaj tę trasę żartuję, tylko mówię właśnie, że jadę, już coraz jestem bliżej, na szczęście. Fajnie to zrzucić, 9 dni wyczekałem, to teraz powiem wam szczerze, że jazda to normalnie, jakbym dopiero prawo jazdy odebrał, taki zajarany jestem, że mógłbym jeździć bez przerwy. Taki przymusowy urlop, no, nie było to najlepsze rozwiązanie. News ze świata transportu na dużych kołach. No dobra, może na mniejszych, bo ciągnik wersji mega. Przyjechałem na rozładunek. Okazało się, że to jest firma kurierska. Ups! I wiecie, co jest najlepsze? Że nie mam numeru referencyjnego na rozładunek. Żeby się rozładować, potrzeba numer referencyjny. Pierwszy raz się spotykam z tym, że na rozładunek potrzeba numer referencyjny, bo na pobranie, no to pobranie przykładowo pustego kontenera, no to tam wiadomo, łatwiej jest po prostu to zrobić, jakaś tam referencja czy coś w ten deseń, no ale na rozładunek, zazwyczaj na rozładunek to numerem referencyjnym, ja się spotykam, że numerem referencyjnym był po prostu numer kontenera przypisany, no ale pan mi powiedział, że oni mają ileś tam kontenerów na dzień, 19 czy coś takiego, i on mówi, że on po prostu nie wie, musi wiedzieć numer referencyjny i po tym numerze referencyjnym dopiero będzie wiadomo, czy ja mam w ogóle dziś rozładunek, bo to jest numer referencyjny, ważny jeden dzień tylko. I dostałem jeden numer, ale się okazało, że to nie jest w ogóle to. Numer referencyjny się tam inaczej rozpoczyna, no i czekam teraz na kolejny numer referencyjny. Już mi tutaj pauza teoretycznie wyszła. Praktycznie zresztą też. Robię sobie śniadanko i poczekam, zobaczę jaki tu będzie rozwój całej sytuacji. Sprawa na rynku transportowym ma się tak, że udało się ten numer referencyjny, trzy razy chodziłem z tym numerem, ale udało się w końcu to zrobić. Wjechałem na plac od razu do biura, od razu po tym tylko jak dostałem ten, to się wpisałem tam i pojechałem do biura. W biurze mi pani podstemplowała. Nawet nie wiedziałem, kurczę, tak podpisywałem te CMR-ki, które dostałem od nich. Nawet nie wiedziałem, że jest ich 7 sztuk. 8 chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem było. 7 sztuk było wszystkich.
Także nawet nie byłem tego świadom, że aż tyle tego jest. Zostawiłem naczepę pod rampą, bo tutaj taka jest procedura, że podjeżdżasz, zostawiasz naczepę pod rampą, firma ci wskazuje, pod którą rampę. Napisała mi pani godzinę, że o godzinie 14 rampa będzie już pusta, naczepa będzie znaczy już pusta, będzie opróżniona i że będzie można o godzinie 14 się spinać i wyjeżdżać. Od razu stemplują dokumenty, teraz jak byłem w biurze, to od razu dostałem stemple na dokumenty, wszystko się zgadzało i godzina 14 powrót po naczepkę, odbiorę naczepkę. No i nie wiem, pewnie kierunek Polska już po tych 9 dniach oczekiwania, które niestety tak wyszły przed świętami. Czas by było chyba w końcu wrócić do domku, nie? Na święta. Ale zobaczymy jeszcze, co będę. Może jeszcze jakieś szybkie kółeczko jakieś zrobię, szybsze niż Węgry. Żeby wrócić przed świętami. Zobaczymy. Na razie sobie tutaj jeszcze czekam. Porządek zaraz sobie zrobię tu w kabinie. Mnie strasznie ten kurz dobija. Kurz. A nie, jeszcze muszę wpisać, tylko że miałem rozładunek, zapomniałem o tym totalnie. I wydmucham kabinę. No i nie wiem, z tego co się tutaj domyślam i usłyszałem, że to chybaż będzie moja ostatnia trasa tymże samochodem. Niestety. Tak się zżyliśmy. A czy ja się bynajmniej z nim zżyłem, nie wiem jak on ze mną. Ale czas będzie się z nim rozstać. Korzystając jeszcze z chwilki, że czekam na tą naczepę, stwierdziłem, że może w końcu bym wam pokazał tą winietę na Węgry, którą miałem wam pokazać. Zobaczcie, to jest dobre 30-40 cm papieru plus potwierdzenie zakupu, to plus jeszcze nie wiem co to jest, jakieś w węgierskim języku napisane. Także teraz wam to pokażę, jak to tam właściwie wygląda, cały ten odcinek. To tak wygląda właśnie cały ten bilecik, na którym tutaj macie podane, muszę sobie podglądać na kamerce, o tutaj macie podane wszystkie dane odnośnie pojazdu, typu numer rejestracyjny, bo to musi być do zidentyfikowania. Tutaj co tu jeszcze może być, klasa pojazdu, tylko że kamera mi się nie wyostrza, więc możecie nie dokładnie nie widzieć, ale to jest klasa pojazdu, wysokość, szerokość, długość, maksymalna masa całkowita i jakie jest obciążenie osi. I tam się wklepuje wszystko w ten polski system, tak jak wam tłumaczyłem. To można sobie nawet wejść na stronę Hugo i tam będzie cała strona po polsku, tam można sobie samemu też to wykupić, płacąc tylko jedynie kartą kredytową chyba, bo paliwówkami chyba nie można, z tego co pamiętam. I po wpisaniu sobie dokładnych adresów dostajemy taki właśnie plan trasy. Tutaj na tym planie trasy jest napisane, którymi drogami mamy się poruszać, jaka jest pełna odległość płatnych dróg, jakie są drogi nieszybkiego ruchu, płatne odcinki szybkiego ruchu. No i w punkcikach napisane, jakimi drogami, czyli startujemy z urzędu celnego, później napisane, do jakiej drogi trzeba dojechać, autostrada, wjazd, zjazd. I punkt docelowy, czyli tak jak u mnie było, wyjeżdżałem z tego urzędu celnego, zakupiłem sobie tą winietę i mam tutaj napisane, że miałem jechać drogą M0, M1, exity są podane, no i do granicy rajka. Koszt przejazdu 224 km 980 metrów, z czego płatnych odcinków dróg było 179 km 140 metrów. Łączna opłata to jest, tak jak tutaj widzicie, 18 334 forinty. Nie wiem ile to będzie na złotówki, ale na pewno nie mało, bo generalnie Węgry są dosyć drogim krajem. No i taka to jest właśnie winietka. Ta to jest krótka, bo tak jak ja miałem, jechałem kawałeczek za gior, niby mniejszy odcinek, ale jechałem wieloma drogami, to sama ta instrukcja zajmowała prawie, wydaje mi się, że z pół tego paragonu dostałem tam, z tymi wskazówkami, tak jak mniej więcej od połowy kodu kreskowego do tego.
Także no i plus jeszcze oczywiście te potwierdzenia zakupu, potwierdzenie wydruku, potwierdzenie zużycia karty paliwowej i tak dalej, i tak dalej. Także no troszeczkę tutaj się tego papieru zużywa na taką duperelę. Ale trzeba, nie ma innego wyboru, nie można kupić winiety jednodniowej czy tam siedmiodniowej, tak jak na Rumunię przykładowo. To się kupuje po prostu nakleję, znaczy naklejkę, kupuje się po prostu, płaci winietę i oni mają to wszystko w systemie. Tutaj tak to nie działa, niestety. Chciał, nie chciał, trzeba mieć to albo urządzenie. Urządzenie płatne 150 euro. 150 euro i urządzenie zostaje dla Ciebie już na stałe. Bez żadnego problemu, można się zmieniać potem. Tylko numery rejestracyjne. Łyk kawuśki. Coś jeszcze miałem dodać na dno odnośnie tej Węgier? Tak, że to trzeba trzymać przy sobie, bo węgierskie służby kontrolne lubią trzepać, dawać mandaty, bo twierdzą, że ich system widzi, że jest niezapłacony odcinek, był nieprzejechany, znaczy był przejechany poza opłatą i tak dalej, więc warto to po prostu jest wozić ze sobą i mieć w czasie kontroli, aczkolwiek no, słyszałem ostatnio przypadek, że jednak mimo tego, że kierowca miał ten bilecik, to i tak musiał zapłacić, więc generalnie dosyć dziwny kraj do jazdy pod względem tych winiet, ale miło wspominam. Mimo tego, że spędziłem tam aż 9 dni, zobaczyłem Budapeszt, wyczekałem się, poznałem Czecha, z którym tam nawet udawało mi się dogadywać. No i w końcu nastała ta wiekopomna chwila, gdzie już miałem się pakować do domu i się okazało, że mogę dostać w piątek lub sobotę dokumenty. W sobotę poczekałem, no i w sobotę wieczorem już taki troszeczkę znudzony tą całą akcją, troszeczkę już się poddałem, że mówię, tak pewnie tych dokumentów nie dostanę i tak nie dostanę, a tu jednak taki myczek, proszę bardzo. 18.30 dokumenty dostałem i świetnie. Że poniedziałek, teraz jest godzina, już wam tutaj zapodaję, 11.50, jeszcze mam 2 godziny do odbioru naczepy. Jak odbiorę naczepę, to już wiem, że drę pusto do Polski, zdaję kontener w Łodzi. I dalej nie wiem, albo do domu, albo jeszcze coś ciekawego tam obrócę, nie wiem, tak żeby przed świętami już zjechać. Ale wpadłem na pomysł, że już zakończymy ten film, bo w sumie po Niemczech nie ma tutaj nic specjalnego do jazdy, a Węgry chciałem wam pokazać. No bo ja byłem też tak pierwszy raz, drugi raz byłem sam i stwierdziłem, że może być fajnie to pokazać. Troszkę taki niszowy kierunek pod względem YouTube'a. Nie widziałem tak za bardzo filmów z Węgier na YouTubie tam nigdzie, więc stwierdziłem, że może fajnie było to pokazać. Zresztą to też fajna pamiątka jest i dla mnie, co nie? Także kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za wytrwałość, za obejrzenie tych wszystkich moich części, które oglądaliście. I zapraszam was do subskrypcji mojego kanału oraz do zostawienia dzwoneczka, bo YouTube ostatnio zaczął obcinać troszeczkę wyświetlenia względem tego, że nie każdemu się to pokazuje i warto po prostu sobie zasubskrybować, zostawić dzwoneczek i na tej zasadzie będziecie na bieżąco z powiadomieniami odnośnie filmów. Także dziękuję wam jeszcze raz bardzo za obejrzenie i do następnej części. Na razie, cześć!